Co dzisiaj młodym ludziom po studiach zapewnia dobrze płatną pracę? Naukowcy Politechniki Częstochowskiej nie mają wątpliwości. To ukończenie studiów inżynierskich. I właśnie przez doradców zawodowych w czwartek poszedł przekaz do uczniów szkół średnich, aby na dalsze kształcenie wybierali właśnie studia inżynierskie, a najlepiej w Częstochowie. Generalnie chcieliśmy pomóc doradcom zawodowym w kierowaniu młodych ludzi jakby w dalszej ich drodze zawodowej. Chcieliśmy pokazać, że kierunki techniczne to nie jest coś niespotykanego, coś bardzo trudnego. Jest to dalsza perspektywa satysfakcjonującej, no nie ukrywajmy też całkiem dobrej pracy i rozwoju zawodowego w dalszym ciągu swojego życia. Po części teoretycznej doradcy zawodowi mieli okazję zobaczyć, jak mogą wyglądać zajęcia praktyczne. Tym się jeździ, tak? A tym się główką rusza, może pani sobie poszedł. Czy takie spotkania będą pomocne w rozmowach z samymi uczniami, którzy będą podejmować ważne życiowe decyzje? Spotkanie, które dzisiaj się odbyło, ma bardzo duży wkład w pracę doradcy zawodowego. Będziemy mogli promować lokalny rynek edukacyjny, w tym przypadku Politechnikę Częstochowską. Przybliżenie wydziałów, kierunków, rekonesans po laboratoriach wnosi istotny wkład, przekaz, jaki za chwilę będzie skierowany do ucznia. Generalnie staraliśmy się przywołać nowoczesne narzędzia dydaktyczne, które stosuje się w pracy z młodymi ludźmi, jak również zajęcia praktyczne, na których prezentowaliśmy naszą bogatą bazę laboratoryjną, która na pewno jest wykorzystywana w zajęciach ze studentami i kształceniu przyszłych kadr.